Wkład naprawczy 125TL. Co jest w nim tak fenomenalnego, że jest to jeden z popularniejszych wkładów wykorzystywanych w warsztatach do napraw opon ciężarowych? Ten zbliżony swoim kształtem do kwadratu wkład naprawczy znajduje zastosowanie w naprawach opon tylko i wyłącznie ciężarowych, radialnych i tylko i wyłącznie strefy czoła. To jest odpowiedź na pytanie dlaczego, ponieważ wszystkie warsztaty wykonują naprawy na zimno opon ciężarowych w strefie czoła kołkami Remastem na przykład, a nie wszystkie wykonują naprawy w strefie boku czy barku, wykorzystując proces wulkanizacji gorącej. Zaletą tego wkładu, a tak naprawdę jego kształtu, jest to, że niezależnie od tego, czy uszkodzenie czołowe znajduje się na granicy strefy barku, 10% szerokości opony, czy centralnie w bieżniku, wkład naprawczy pozwala się centrować doskonale, bez konieczności wychodzenia w strefę barku czy ściany bocznej. To jest jego największa zaleta. Dodatkowo wkłady naprawcze 125, co doskonale widać na jego szablonie, nie pozwalają na jakąkolwiek korektę położenia, czyli przesuwania wkładu. Centrujemy go, ponieważ jego maksymalne możliwości naprawcze to 15 mm, w zasadzie centralne położenie wkładu na uszkodzeniu. Umożliwia takie pozycjonowanie jego kształt, czyli zbliżony do kwadratu. Nie jest to wkład bardzo mocno prostokątny, który wychodzi przy uszkodzeniach zbliżonych położeniem do strefy przejściowej bark-bok na ścianę boczną. Zostaje zawsze w czole. Wkład wzmacniany jest trzema warstwami na bardzo dużym w stosunku do swoich gabarytów obszarze. To dla stref czoła doskonała konstrukcja, natomiast proszę nie popełniać tego błędu i nie naprawiać wkładami typu 125 uszkodzeń ściany bocznej lub barku. Ten wkład tam na pewno nie zda egzaminu. Jego szerokość i długość jest przeznaczona tylko i wyłącznie do napraw uszkodzeń czoła.